Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam bardzo ciekawą i nietypową wyrzutnię i będzie to Nerve Vortex Diatron. Diatron jest następcą Vigilona. Jest to jednoręczna wyrzutnia o futurystycznym wyglądzie. Wyrzutnia posiada także uchwyt do doczepienia kolby. Sami zobaczcie. Doczepimy kolbę z Praxisa. Moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle. Przejdźmy teraz do tego, co jest najważniejsze w Diatronie. Poza tym, że wygląda naprawdę dobrze, to jako jedyna wyrzutnia z serii Nerve Vortex potrafi wystrzelić dwa dyski naraz. Zanim pokażę Wam, jak wystrzelić dwa dyski naraz, musicie zobaczyć, jak przeładowujemy tą wyrzutnię. Jest to totalna nowość. Nie ma tego w żadnej innej wyrzutni. Żeby uzbroić wyrzutnię, musimy przesunąć tą dźwignię do przodu, do końca i do tyłu. Teraz możemy wystrzelić. Zapytacie pewnie, skąd wzięły się w wyrzutni dwa dyski. Otóż magazynek jest schowany w wyrzutni, tak jak w Vigilonie. Żeby otworzyć magazynek, należy pociągnąć tą małą pomarańczową dźwignię, która znajduje się po obu stronach wyrzutni. Duży plus. Zobaczcie. W zestawie z Diatronem otrzymujemy 8 pomarańczowo-białych dysków. Dokładnie takich samych jak w Pyragonie. Teraz załaduję je do magazynku. Załadowałem 8 dysków, ale sam magazynek jest w stanie pomieścić 10. Czyli 2 razy więcej niż w Vigilonie. Mam tu jeszcze 2 zielone dyski, dołączymy je. Proszę bardzo. Możemy jednak zwiększyć pojemność naszego Diatrona. Jeżeli przeładujemy magazynek, to w magazynku zrobi nam się miejsce na kolejne 2 dyski. Zobaczcie. Sweet. Teraz nasz Diatron pomieści 12 dysków. Pomimo, iż mamy 2 razy większy magazynek i możemy pomieścić w nim 10 dysków, a dodatkowo 2 wyrzutni, jeżeli ją przeładujemy, to z Diatronem możemy oddać tylko, jak się zorientowaliście, 6 strzałów, ponieważ zawsze wystrzeliwuje 2 dyski. Zobaczcie, mam jeden dysk. Niestety nie jest w stanie wystrzelić jednego dysku. Nie wystrzeliła. Muszę doładować drugi, dopiero wtedy możecie wystrzelić. Zróbmy drugi kolor. Jak widzieliście, w magazynku w lufie już był jeden dysk. Drugi doładowałem, on się doładował, 2 były i dopiero wtedy można było wystrzelić. Strzelanie dwoma dyskami to spoko sprawa. Jeżeli nie jesteście pewni, czy wasz przeciwnik jest człowiekiem czy zombie, wystrzelcie 2 dyski. Jeden pomarańczowo-biały na ludzi, a drugi zielony na zombie. Jak traficie dwoma, sprawa załatwiona. Pamiętajcie, aby przeładowywać wyrzutnię do końca. Czyli przesuwamy uchwyt. Jeżeli nie przesuniecie go do końca, to nie mogę go cofnąć. Nie daję rady go cofnąć. Czyli musicie do końca przeładować, hop. I dopiero teraz można cofnąć. Jeżeli jakimś sposobem zablokujecie wyrzutnię i dyski Wam utkną w lufie, tutaj macie taki suwak. Jeżeli go wysuniecie, to dyski wylecą w lufie. Podsumowując, Diatron to, jak sami widzieliście, bardzo ciekawa wyrzutnia na dyski. Wygląda świetnie, ma wygodny uchwyt, strzela celnie dwoma dyskami naraz oraz ma nietypową dźwignię do przeładowywania, którą ja osobiście oceniam bardzo dobrze. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, czy przypadł Wam Diatron do gustu. Oczywiście więcej zdjęć tej wyrzutni znajdziecie na nerfoteka.pl. Wejdźcie na nasz fanpage, jeżeli chcecie być na bieżąco, co dzieje się w świecie Nerfa. Jeżeli chcielibyście kupić Diatrona, to link do wyrzutni oczywiście macie w opisie filmiku informacje.
a w kolejnej recenzji czeka na Was Nerf Longshot. Jeżeli nie chcecie go przegapić, a zapewniam Was, że nie chcecie go przegapić, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia. Pozdro. Mi trafisz, wiesz.